Siemaneczko z tej strony, z tym, a ja was dzisiaj witam oto w tej pięknej, nocnej porze. Od razu uświadczam, mam zapaloną lampkę do góry, więc przyciszymy sobie, więc nie wiem, czy nie będzie wam się świecić w obiektywie, ale no normalnie jest akcja bardzo, bardzo fajna, więc muszę nagrać, muszę. No więc tak, dziś znajdujemy się po raz kolejny w New Hollandzie, T595, którego już znacie z niejednego filmu. Działamy sobie z rozrzutnikiem Tytana 10-tonowego. Lecimy sobie o tej ładnej naszej nocnej porze ciemnej. Właśnie zaraz wam pokażę gdzie. Otóż na pole. A co tu się wyprawia? Nie będę wam mówił. 3. Myśmy sobie przejechali właśnie pole. Sobie ładnie wyjdziemy. Światełeczka. Pyk, ładnie. Proszę, tu mamy rozrzutniczek. I co my tu robimy? Otóż to znajdujemy się na polu z kukurydzą. I robimy sobie, tylko sprawdzę. I robimy właśnie sobie kiszoneczkę. Tu trzeba szybko podjeżdżać. Widzicie, wszystko tutaj trzeba ogarniać na pełnej, tak zwanej sobie właśnie, o, tu już to, właśnie tu jest, potem właśnie 3, 2, 1 i jedziemy sobie kiszoneczkę, znacie się, kukurydzę na kiszonkę. O, ale teraz luft dał, nie wiem, czy wy to widzieliście, co ja, jedziemy sobie śmiało nie holandzikiem. Kurde, naszła rosa, kukurydza naprawdę jest piękna, jest bardzo duża. Kombajn, nie wiem co tam się dzieje, gadałem z kierowcą, ale nie wiem dlaczego, ale kombajn się po prostu nieraz się zatyka. Musi po prostu włączać wsteczny odpływ w gardzieli swojej pochyłej. No, Marian. No i się zatyka, ale ładnie idzie. Już zgolony któryś hektar, pewnie z 1,5 hektara, już sobie sprawdzę. Z 1,5 hektara właśnie sobie już chyba ścięliśmy. Tu mamy w kawałeczku 3 hektary, więc nam trochę zejdzie. Nie wiem, która jest godzina, może 22, 23. Przewidywanie koszenie koło 24, może nie, nawet i dłużej. No, więc cały czas są moc dzisiaj na pełnej, ostra jazda. Wozimy sobie na 3 zestawy. Tu właśnie ten drugi zestaw, który już można na początku przedstawić, to jest właśnie, otóż to z boku Zetor Proxima 841 z przyczepą Wieltona 10-tonową, z którego zresztą wszystko znacie. A sieczkarnia to jest klas Jaguar 800, kurczę, 820 albo 2, nie pamiętam, zaraz wam powiem symbol. Tylko sobie tutaj właśnie o 820 symbolem. Sobie migamy, żeby go nie oślepiać. Otóż to jest to sieczkarnia z bardzo ładnej, znanej nam ekipy. Znacie jeszcze tą ekipę, jest to ekipa z Żabna. Pozdrawiam wszystkich chłopaków, jeżeli to oglądają. Zwłaszcza kierowcę Tomka, jego przyjaciela, który siedzi właśnie z nim sobie w kabinie. I ogólnie całą ekipę. Przepraszam was wszystkich tam, i widzów moich, i ekipę, że nie ma z takiej akcji właśnie fajnego filmu, takiego, wiecie, pod muzykę, tylko jest vlog. No ale niestety, jak widzicie, ja dziś zasiaduję sobie właśnie w New Hollandzie. Muszę odwozić na pełnej wszystko dzisiaj, tak dużo słów użyję, na pełnej, bo no bo naprawdę wszystko na pełnej. O, widzicie, tu już jest kukurydza po sam dach. Sieczkarnia, co prawda, nie jest zbyt silna, bo sieczkarnia ma bodajże, co kierowca mi mówił, kolega, 312 koni. I po prostu przerób jest mniejszy niż te większej. Ale no sypie. Nie można powiedzieć, że sypie jak ziarno, ale sypie kukurydza około przejechane 100 do 200 metrów. I już mamy sobie pełen rozrzutnik. Ja mam rozrzutnik 10-tonowy. Teraz sobie przystopujemy, bo już nam się przesypuje tył. No i sami zobaczcie, kurczę. Raz, dwa, ciach, ciach i jest po zawodach. Wannienka pełna i... No i co do ekipy,
Ekipa będzie nagrana ładnie sobie w sobotę, ale też zresztą sami zobaczycie. No i teraz jak można sobie zaobserwować, w rozrzutnikach to jest to dobre, że właśnie mamy tą kratkę i ładnie widać jak nasypać i po prostu jest, no zajebiście jest. Jest kurwa cud, miód do rzeszki, że tak, przepraszam za wyrażenie, ale już musiałem powiedzieć, bo jestem podekscytowany, normalnie tą akcją kombajn przyjechał całkiem niedawno. Kombajn przyjechał całkiem niedawno i musimy działać sobie właśnie na pełnej. Nie ma czasu na odpoczynek, wozimy trzy zestawy. Z trzecim będę się zaraz właśnie mijał. Będę się mijał na asfalcie, to wam pokażę, to zobaczę, czy sieczkarnie widać tam. Damy sobie zająca i jedziemy na pełnej, mówię wam. Ja tego strasznie dzisiaj określenia na pełnej będę bardzo często używał, więc... Więc jedziemy. Kurczę. Piękna kukurydza, ten zapaszek, mówię wam, że normalnie jestem tak podjarany, że będę dzisiaj trochę bzdury gadał, bo no jestem zabiegany, nie dość to skupiony, no i po prostu na pełnej, znowu na pełnej, więc... A zaraz z góry chciałbym wam podziękować za tak piękny wynik pod właśnie też kiszonką z kukurydzy pod poprzednim filmem, co tam taki fajny zestawik pierwszy raz nagrałem u pana Stasia, za co mu dziękuję i za zgraną ekipę, kolegom i za pozwolenie przy nagraniu i w ogóle za to im dziękuję i pozdrawiam ich wszystkich tam odwożących i w ogóle mam sobie trójeczkę, jedyneczkę i pędzel, trzeba jechać, sobie światełeczka halogenny i bach, migaweczka, czyściutko, no to jedziemy i damy sobie nawet halogeny, żeby ładnie widać drogę i jedziemy na pełnej. No i dokończając tam, chciałbym wam bardzo, bardzo podziękować za ten wynik piękny na pod tym filmem. Łapki, wyświetlenia, tam naprawdę daliście radę. I ten film tak w zasadzie był na wynagrodzenie was wszystkich moich widzów. Zgasimy, o, bo sobie jedzie właśnie ten trzeci zestaw. Dalej. Łapeczka, to był fan. Jakiś, nie pamiętam symbolu, ale też właśnie sąsiad z wieltonem 10-tonowym. No i działamy za te wyświetlenia, za te łapki. A ten film właśnie, co ten z kukurydzy był, to miał być film naprawdę na podziękowania za 5000 subskrypcji na moim kanale, które dobiliście. Już było wcześniej te 5000, zanim ten film był dodany. Ale za co mega, mega wam dziękuję, bo naprawdę no, nie spodziewałem się, że tak szybko uda mi się uzbierać te aż przeszło 5, nie przeszło, nie przeszło, dajmy 5000 subskrypcji. No kurczę, jestem mega, mega podekscytowany tym, zadowolony. I muszę wam powiedzieć, że bardzo mnie to motywuje do następnego i dalszego nagrywania tych filmów, vlogów, czy bo Bóg wie czego. No podoba mi się to, że tak oceniacie mnie bardzo ładnie i efektywnie w ogóle, więc dziękuję naprawdę, dziękuję wam i mam nadzieję, że będzie was jeszcze więcej, bo z tego co widziałem to wciąż przybywa, wciąż jest was więcej, więc naprawdę dziękuję, szacun. Wiesz sobie, o. Kurde, o właśnie, napędzik. Bardzo wam chciałem za to podziękować, kurczę, naprawdę. No, co tu dużo gadać. Żeby było was najwięcej, ile idzie, ja będę jak najwięcej nagrywał. Więc ja będę zadowolony i wy będziecie mieli co oglądać. Także wiecie co robić, ja też wiem co robić. A my tu już właśnie znajdujemy się w tej krainie najlepszej, jaka może być. Czyli w domu na pryzmach, sypiemy sobie dwie pryzmy. A ten sprzęt, co widzicie z naprzeciwka, to jest właśnie ten jeden, co był przede mną, Zetor Proxima. Właśnie widzicie, zajechałem go, bo Proxima jest wolniejsza po prostu od Johanna i dlatego tak to by było. Na kupie rozgarnia sobie Tomasz ładowarką Deutsche Fahrer.
co już znacie z filmów i w ogóle nie będę tam mówić, co tam wszystko. Tomka Wrad dobija sobie właśnie z Atorem Forterą 140SX, to już też znacie. Więc na pełnej, jak widzicie, wszyscy działamy na pełnej, nikt się tutaj nie obija, tylko poczekajcie, sprawdzę sobie, czy to się ładnie nagrywa i dobrze. O, tak, by musiałem zgasić światełko. O, no to teraz cudnie do Rzeszki widać. No więc ja też sobie was zaraz będę właśnie wyrzucał, kiprował i będziecie sobie widzieć i pewnie jak wyrzucę z rozrzutnika, to film będzie, vlog już będzie koniec, więc taki będzie niedługi vlog, ale będzie fajny vlog. Myślę, że wam się spodoba taka pierwsza akcja, w sumie pierwsza akcja taka moja na kanale, na pełnej takiej, aż na takiej pełnej, to właśnie można powiedzieć, że nocą, bo jeszcze takiej akcji nie dodałem nocą, chociaż robiliśmy wiadomo nie jedną akcję nocą, ale nie było po prostu, no nie było czasu, żeby nagrać, a teraz też jest na pełnej, no nie bardzo jest ten czas, żeby to nagrać, podjedziemy sobie pod tą pryzmę. No ja wiem, ja wszystko rozumiem. No i nie było tyle czasu, ale po prostu dzisiaj, no nie mogę takiej, też jest na pełnej takiej cały czas, że po prostu mało też było czasu. No ale no wiecie, że no takiej akcji nie mogę wam przepuścić, żebyście tego nie zobaczyli, bo jakbyście tego nie zobaczyli, no to no nie darowałbym sobie, żeby taką akcję po prostu wam nie pokazać, bo to jest piękna akcja. Napędzik mamy, dobra. Jest tak piękna akcja, że normalnie no szkoda by było tego wam nie pokazać, nie? Ja będę kiprował po prostu, bo ja mam sobie na hydraulice, na łańcuchach wysyłam, zresztą wiecie, jak robicie kiszonki takimi zestawami do tyłu, więc po prostu ja będę miał końcówkę, będę już stał, to wam pokażę zestaw, przejdę trochę po tym i zakończymy pewnie film, więc wszystko będzie ładnie, nie? I teraz mogą się też nie często pojawiać vlogi lub filmy. Filmy i tak się rzadko pojawiają, mam vlogi częściej, ale teraz się może i vlog, i film bardzo, bardzo opóźniać nieraz, dlatego że jestem zapisany, ja sobie chodzę na kurs prawa jazdy kategorii B, no i po prostu no nie będzie tyle czasu, więc szkoda, że tam nie mam, nie? Bym wam pokazał, jak Tomasz właśnie wpada na pryzmę sobie sprzętem takim zajebistym ładowarką. Co on tam robi tą ładowarką? Przecież idzie sobie tam katata. Wiesz co, musiałby siatkę załatwić do tych naszych przyczep, to musiał kupić takie boki naprzód, wiesz? Do zielonych? Do pół boku, żeby było siatki. No ale to da się zdjąć? No nie wiem, to trzeba przemyśleć. Jakby dałoby radę spawać jakieś. Albo zrobić takich boków jak sztywna ma przyczepa. A nie, bo ona ma węższe niż ta. Ale to nie chodzi o to, przezroczyste żeby były. Dałoby radę tak jak przy rozrzutniku. Nie widzą, za nisko siedzą. No ja wiem, no wyższe ciągniki, mniejsze przyczepy. Już podają, że ty masz bajkę. No ja jak mam... To nie powiedzą kombajniście, bo oni widzę, że mają lekko, bo jak się lekki czubek nad przyczepą zrobi, to oni odjeżdżają. A w koło kasta, no dobra, tyle się zwiezie, nie? Słuchaj, tutaj nie ma kilometrów aż tyle. Ze spokojem. Może jutro będzie za dnia, będą inaczej sypać. Nie no, dobrze jest, no przecież odwożą, dużo przywiezie. Już dużo nie zostało na tym drugim. Jak nie jest tak czubak nasypana, no, to lepiej wyjeżdżą. Lepiej, no bo nie ma się tych dziachaczy z przodu ani nic. Na tych słupkach. Tak, wysłodki woziliśmy, no. To też tak jest, nie? Mał jeździ jak pierony. Jeździ Wojtasek, nie? Chłopczyk, jak tylko chcesz, już się nie boi, teraz się obali nic. Ale teraz jeszcze nie ma kupy, że się, ale teraz na którą stronę wysypać, to... No bo tu widzę od początku jest mało, nie? Tam pod stroną. Dobra, nie ma sprawy. Ale na razie wszyscy sami wjeżdżają, gitara. No, no tam nie ma problemu, nie? Bo ty masz dociążone, a oni już trochę... Drapie? Rozima teraz, jak tam na końcu już troszkę drapko. I to był właśnie Tomka tata, zawsze z nim są fajne pogadaniny. Mi się to podoba, więc teraz lecimy sobie. I ładnie, nie wiem, zobaczymy, czy podejdziemy, czy nie podejdziemy. Teraz odbijemy. Sobie zatrzymujemy i bajonę i tak, i klapeczka do góry. Jak widzicie, ekipa cała zgrana, no jak to widać, wszyscy walczą. Łączę sobie jedyneczka, najwolniejszy przesuwik i możemy jechać. Jak słyszeliście, chłopce jeszcze nie są aż tak wielkie,
więc ciągniki dają radę podjeżdżać. Ciągniki same dają radę wjeżdżać, więc nie jest tak źle. Gorzej jak przyjdzie nam wciągać, to wtedy to wszystko będzie się odbywać dłużej, nie? Ale jak na razie dotąd to jest baja. No baja, po prostu idzie to baja, nie? Myślę, że zaraz wam wysiądę i wam pokażę, jak to wszystko tam się odbywa. W sensie, że już będę pusty, ale wam pokażę. Myślę, że jeszcze jest kupa hektaru, że tak mogę się wyrazić. No. Reszta tutaj wam właśnie pójdę pokazać. Mamy 17 minut, no to do 20 minut akurat będzie piękny odcineczek. No. I to jak widzicie, już tutaj jesteśmy. Wykręcałem sobie resztę kukurydzy. O, zapaszek niezły. No i tak dają na pewnej akcji, a tu mamy sprzęt i nie wiadomo za co patrzeć. Trzeba na wszystko po prostu patrzeć. No, tu jest właśnie Tomasz, jego brachol. Wojtas walczy, aj. Do noc, to jutro dzień z głowy od szkoły, jak do rana będzie jeżdżał. Nie ma co, Tomasz też tu ładnie walczy. No i my tu właśnie kończymy sobie wyrzucanie, więc będziemy kończyć odcineczek. No, mokra, nie? Rosa. Pięknie. Na zimę może być, tylko szkoda, że jeszcze gnój będzie. Dobrze, że nie jest prędzej się szumno. Nie? Dobrze, nie? No i dobra. Dobrze, że tak odstał. Wasza tu jeszcze. Tomasz! Przywitaj się! Witam! No, i Tomasz się przywitał. No i my będziemy sobie kończyć tym akcentem filmik. Drogi widzu, zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję. I będziemy wszyscy zadowoleni. Na razie, siemano, dobranoc i cześć.